Czy można w dzieciach rozbudzić chęć do samodzielnej nauki? W jaki sposób można wspierać ich autonomię i pomóc rozwijać własny potencjał? I dlaczego warto uczyć dzieci bycia szczęśliwym? O tym wszystkim już za chwilę. Cześć i dzień dobry. Witam Cię serdecznie w 56. odcinku podcastu Ojcowska Strona Mocy. Ja nazywam się Jarek Kania, a dziś wspólnie z moim gościem Mikołajem Marcelą będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób wspierać dzieci, by same chciały się uczyć. I choć brzmi to chyba troszkę, być może nieco nieprawdopodobnie, to w swojej najnowszej książce Jak nie zwariować ze swoim dzieckiem, edukacja, w której dzieci same chcą się uczyć i rozwijać, Mikołaj na podstawie naukowych badań, doświadczeń z innych krajów oraz wiedzy wydobytej z wielu specjalistycznych książek pokazuje, że jest to możliwe, a w czasach edukacji zdalnej, która obecnie być może już za niedługo do nas powróci, jest to bardziej niż konieczne. To już druga książka Mikołaja dotycząca współczesnej edukacji. Pierwsza pod tytułem Jak nie spieprzyć życia swojemu dziecku, która ukazała się w styczniu, a o której mogłeś usłyszeć w podcaście numer 42, okazała się bestsellerem i myślę po przeczytaniu tej najnowszej, że również i ona, której premiera ma miejsce 12 sierpnia 2020 roku, ma szansę pójść w jej ślady. Partnerem dzisiejszego odcinka podcastu jest wydawnictwo Muza S.A., które jest wydawcą obydwu wspomnianych książek, tej pierwszej oraz tej najnowszej, której premiera odbywa się w sierpniu. Na stronie ojcowskastronamocy.pl/056 znajdziesz transkrypcję naszej rozmowy oraz linki i do pierwszego podcastu, a także do sklepu, w którym możesz zakupić najnowszą pozycję Mikołaja. A już teraz, nie przedłużając, zapraszam Cię do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Mikołaju. Cześć. Na początku chciałem Ci pogratulować kilku rzeczy. Po pierwsze, tego wielkiego sukcesu, jaki Ci się udało odnieść książką, o której rozmawialiśmy w styczniu, czyli Jak nie spieprzyć życia swojemu dziecku. Widziałem, że bardzo długo ona się utrzymywała na listach bestsellerów. Drugiej rzeczy, której chciałbym Ci pogratulować, to takiej erudycji, którą posiadasz, bo teraz czytam Twoją drugą książkę, znaczy kolejną, bo nie drugą, czyli Jak nie zwariować ze swoim dzieckiem, i ilość książek, badań, metod, filmów, na które tam się powołujesz, naprawdę jest imponująca. Także do tego Ci gratuluję. A trzecia rzecz to tego wyczucia czasu, bo ta książka, o której właśnie za chwilę będziemy rozmawiać, w dużej mierze jest potrzebna rodzicom tu i teraz, bo kto wie, być może za chwilę znowu, za miesiąc, już nawet niecały, zacznie się nauczanie zdalne i będziemy musieli znowu zmuszać nasze dzieci do nauki, a Ty w swojej książce mówisz, że dzieci mogą się same chcieć uczyć i rozwijać. Także wielkie, wielkie gratulacje, bo naprawdę robisz świetną robotę. I zanim przejdziemy, słuchaj, do odpowiedzi na pytanie, jak to zrobić, to chciałbym się Ciebie zapytać, jak oceniasz nauczanie zdalne, które podczas tej epidemii, podczas pandemii się odbywało? Czy system edukacji zdał egzamin? Odniosę się do tych gratulacji. Przede wszystkim dziękuję. Tak krótko, ale wydaje mi się, że to wszystko jest ze sobą powiązane, bo jeśli przede wszystkim dziękuję Ci bardzo za te miłe słowa, ale ta erudycja, wielość badań plus wyczucie czasu, jeszcze ta bestsellerowość książki, wydaje mi się, że to jest połączone ze sobą pod tym kątem, że my wszyscy potrzebujemy trochę inaczej zacząć mówić o edukacji, prezentować właśnie taką trochę inną narrację, opowieść, co próbuję cały czas robić, i właśnie cieszę się, że może z drugiej strony się nie cieszę, bo jesteśmy w takim momencie trudnym dla wszystkich, dla rodziców przede wszystkim, dla nauczycieli, dla osób, które są związane z oświatą, a przede wszystkim dla wszystkich uczniów, młodych ludzi, którzy są w systemie edukacji. Więc z jednej strony cieszę się, że mogę jakby pomóc trochę w tej sytuacji, ale z drugiej strony jest mi w sumie przykro, że ta sytuacja tak wygląda, jak wygląda, bo jak pytasz o zdalne uczenie, to bardziej mieliśmy w wielu przypadkach do czynienia ze zdalnym nauczaniem. I to, co też powiedziałeś, że za chwilę będziemy starać się zmuszać dzieci do tego, żeby się uczyły, to ja, główną tezą tej książki jest to, że nikogo nie da się zmusić do uczenia. Możemy zmusić kogoś do tego, żeby coś zapamiętał, żeby wykazał się na krótką metę znajomością jakiegoś materiału,
może żeby zdobył jakąś ocenę, natomiast na pewno nikogo nie zmusimy do uczenia się, możemy ewentualnie go zachęcić i możemy ewentualnie stwarzać mu warunki do tego, żeby on się uczył. I to jest w ogóle cały problem z naszym podejściem do uczenia się i to też jest problem z podejściem do uczenia zdalnego. Oczywiście nie da się ocenić tego tak zero-jedynkowo, bo były miejsca w Polsce, byli nauczyciele, były szkoły, które świetnie się wywiązały z tego zadania. Głównie to byli nauczyciele, którzy byli po prostu przygotowani do pracy w środowisku cyfrowym, w internecie, mają dobrze opanowane narzędzia. To też jest taka trochę ironia, tak, że w momencie, kiedy wydawałem swoją książkę, to rozmawialiśmy na temat tego, czy nie, tak w Polsce, czy nie zakazać w niektórych szkołach używania telefonów na lekcje, czy w ogóle smartfonów. I dosłownie dwa tygodnie później, bez smartfonów, bez komputerów, bez tabletów, nie ma uczenia, a co gorsze jest wykluczenie cyfrowe, które nie pozwala na uczenie się zdalne. I jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Najgorsze, że niestety bardzo wielu nauczycieli nie było na to gotowych. Przez wiele lat no gdzieś można było się tego nauczyć, prawda? No ale ani szkoły specjalnie, ani też ministerstwo, właściwie wszyscy gdzieś tak trochę traktowali po macoszemu te technologie. No i efekt jest taki, że zdalne uczenie zamieniło się w zdalne nauczanie. Przenieśliśmy ten cały model nauczania, o którym pisałem w poprzedniej książce, do internetu. Efekty są, bym powiedział, dość no, mizerne w tych przypadkach, gdzie po prostu starano się to zrobić tak jeden do jeden, gdzie to się sprowadziło do wysyłania kart pracy, do rozwiązywania olbrzymiej ilości ćwiczeń bez tłumaczenia, gdzie ten trud nauczania czy uczenia został przerzucony w bardzo wielu miejscach po prostu na barki rodziców i oni musieli nagle gdzieś się odnaleźć w tej sytuacji i poprowadzić taką edukację domową trochę. Ale oczywiście nie wszędzie i to jest super, że też były takie szkoły, które pokazały i tacy nauczyciele, którzy pokazali, jak wielki jest potencjał w narzędziach cyfrowych. Ja sam brałem udział w rozmaitych lekcjach zdalnych, na przykład w Międzynarodowej Szkole Podstawowej w Zabrzu, czy w Akademii Montessori w Katowicach, gdzie mam zaprzyjaźnione nauczycielki, które mnie zaprosiły na lekcje. I widziałem po pierwsze, że dzieciaki były naprawdę zachwycone czasem spędzonym w szkole, pomimo że to było uczenie zdalne, że bardzo dużo korzystały z tego czasu. I to wszystko da się zrobić, prawda? No tylko po pierwsze to teraz właściwie panuje chaos. Nie ma żadnych wytycznych takich, bym powiedział, jakichś stałych, tylko to się zmienia właściwie co chwilę i co cały czas są nowe pomysły. Żałuję, że nie odpuściliśmy po prostu trochę na początku tej pandemii, nie wzięliśmy przykładu z państw europejskich, w których bardzo wielu miejscach po prostu powiedziano, no jest to sytuacja, do tej pory nie mieliśmy do czynienia, zajmijcie się dobrem psychicznym dzieci, odpuśćmy sobie taką tradycyjną szkołę, zobaczymy, co będzie w przyszłości. No a my się zastanowimy, co z tym zrobić i jakie potem podjąć kroki. No i w ogóle nie przepracowaliśmy tego czasu, tak mi się przynajmniej wydaje, że bardzo wielu nauczycieli, dyrektorów i przede wszystkim w ministerstwie osób nie przepracowało tego czasu i nie zastanowiło się, jak po prostu skorzystać z tego, żeby zmienić ten system dotychczasowy, jak wykorzystać te narzędzia, z których i tak musimy korzystać tak długofalowo, w jaki sposób stopniowo może właśnie wprowadzać w ogóle taki system mieszany do szkół, tam gdzie by to było możliwe, co by mogło też na przykład trochę odciążyć szkoły pod względem ilości uczniów, którzy przebywają w tym samym czasie w budynku i wtedy też może bardziej komfortowe warunki do uczenia się. No ale tego nie zrobiliśmy, więc ja szczerze mówiąc ten ostatni czas oceniam dość krytycznie, jeśli chodzi o, tak bym powiedział, ogół. Natomiast jestem zachwycony tymi poszczególnymi przypadkami, które pokazywały, jak wiele można zrobić w tej nowej sytuacji. I to też jest ciekawy prognostyk na przyszłość, na ile my się nauczymy od tych osób, które pokazały, że można pracować bardzo efektywnie i ciekawie w warunkach zdalnych. Okej, okay, to może w takim razie idźmy tym tropem. Też tym, co powiedziałeś wcześniej, że nikogo się nie da zmusić, żeby się chciał uczyć, ewentualnie można go zmusić, żeby coś zapamiętał. To jakie elementy, jakie, nie wiem, czy można nazwać sztuczki, czy metody możemy zastosować, my rodzice w domu będąc, bo nie mówię tutaj o systemie edukacji, żeby nasze dzieci chciały się uczyć. I to na podstawie właśnie tego, co widziałeś gdzie indziej, ale także na podstawie no, tych wielu, wielu przykładów, które opisujesz także w książce.
Wydaje mi się, że przede wszystkim powinniśmy wyjść od naszej natury i od tego, jak my jesteśmy skonstruowani pod względem biologicznym i do czego jest przygotowany nasz mózg. Trochę o tym pisałem w poprzedniej książce. Tutaj poświęciłem jeden cały rozdział temu, w jaki sposób działa nasz mózg i układ poznawczy. No i jak popatrzymy na te badania z zakresu neurobiologii, no to tutaj jakby, wiadomo, można stosować jakieś sztuczki, ale najlepiej jest po prostu bazować na takich naturalnych procesach, a te naturalne procesy zaczynają się przede wszystkim od emocji, od entuzjazmu i my się uczymy tego, co po prostu nas interesuje, co budzi naszą ciekawość. To wiąże się z tym, że nasz mózg ewolucyjnie jest stworzony do rozwiązywania problemów, które napotykamy jako ludzie, ale takich, bym powiedział, realnych problemów, więc znacznie efektywniej się uczy, powiedzmy, kiedy uczymy się matematyki poprzez na przykład, nie wiem, zarządzanie bankiem, który sobie stworzymy w ramach tam szkoły, a znacznie słabiej się uczy tej matematyki, kiedy ma wykonywać mechanicznie ćwiczenia na ten sam wzór, na to samo zagadnienie. I to jest zasadniczy problem dla naszego mózgu, że my nie za bardzo lubimy właśnie wykonywanie takich żmudnych, często bezsensowny dla nas ćwiczeń. Natomiast jeśli nas coś zainteresuje, coś obudzi w nas emocje, no to wtedy już zupełnie inaczej do tego podchodzimy i tutaj nie ma żadnej filozofii, bo ty to znasz, ja to znam. Jak mamy jakąś rzecz, która nas po prostu rajcuje, bym powiedział, no to możemy na tym spędzić bardzo wiele godzin. Nikt nad nami nie musi stać, żebyśmy się czegoś nauczyli i czemuś poświęcili swój czas. No i tak samo jest z dziećmi. Szkoła pod tym względem niestety jest, no takim bym powiedział, wynalazkiem, który my coraz bardziej sobie zdajemy z tego sprawę, zupełnie do nas nie pasuje, tak? Znaczy, on zupełnie nam nie leży, jest czymś sztucznym, jest właśnie taką raczej instytucją, która bardziej wymusza na nas pewne rzeczy, uczy nas posłuszeństwa, gdzieś tłumi nasze naturalne potrzeby w imię czegoś, co uznajemy za wyższe dobro, ale wcale nie jest to wyższe dobro, bo my niestety, i o tym tutaj też bardzo dużo piszę, jesteśmy bardzo indywidualnie nastawieni do świata. Mamy bardzo indywidualne potrzeby, indywidualne talenty, mocne strony, różne typy inteligencji, więc my w tej szkole różnie się odnajdujemy i różnie się w niej sprawdzamy. Więc jeśli chcemy jakoś zachęcić do nauki albo chcemy stworzyć takie warunki do uczenia się, to po pierwsze trzeba pamiętać, że motywacja wewnętrzna bazuje, jeśli wzięlibyśmy, wydaje mi się, ten jeden z najlepszych modeli motywacji wewnętrznej stworzony przez Ryana i Dieciego, to tam właściwie są trzy filary motywacji wewnętrznej, czyli to jest autonomia, cel i mistrzostwo. Tak? Żeby coś zrobić i chcieć coś zrobić, to po pierwsze musimy mieć, bym powiedział, umiejętności, zdolności do tego, żeby coś zrobić, przynajmniej na pewnym poziomie. Potem musimy mieć dowolność działania, czyli musimy sami móc decydować o tym, jak to zrobić, jakich użyć narzędzi, kiedy to zrobić. A po trzecie, musimy znać cel tego, po co coś robimy. Czyli musimy widzieć sens, musimy chcieć to zrobić, bo jest to nam do czegoś potrzebne, albo po prostu czujemy, że warto to robić. No i problem z nauką jest taki, że na przykład młodym ludziom nikt nie tłumaczy, po co coś mają zrobić, prawda? Znaczy, nie wiesz, po co masz się nauczyć wszystkich królów i książąt polskich, tak? Znaczy, kiedy panowali i tak dalej. No, to jest zupełnie coś, czego wiele osób nie rozumie, kiedy idzie do szkoły. Myślę, że tutaj jest jeden z podstawowych problemów, tak? Że my nie tłumaczymy, po co nam dana wiedza, nie próbujemy zadbać o to, żeby widzieć w tym jakikolwiek sens, tylko po prostu uczymy, bo trzeba się tego nauczyć. Więc wydaje mi się, że to jest jedna z takich najważniejszych rzeczy, i autonomia oczywiście. To jest też kolejna rzecz, o której zupełnie nie ma mowy często w przypadku uczenia się, że my po prostu mamy zadane jakieś zadanie i musimy je zrobić w tym czasie, prawda? Zamiast po prostu rozłożyć je sobie albo wybrać moment, w którym chcielibyśmy to zrobić, albo tempo pracy też dobrać odpowiednie do naszych umiejętności. Oczywiście w różnych modelach edukacyjnych to wygląda rozmaicie, prawda? Bo na przykład plan daltoński pozwala właśnie na dobranie odpowiedniego tempa pracy indywidualnego, daje znacznie więcej autonomii, więc można takie elementy wprowadzać, czy w domu, czy w szkole. I to wszystko jest dostępne i właściwie mamy te modele, one funkcjonują już od kilkudziesięciu lat.
Natomiast w ogóle z tego wszystkiego nie korzystamy. Tak samo jak nie zastanawiamy się, i to jest też duży problem, wydaje mi się, całego naszego podejścia do nauki, jakie tak naprawdę są potrzeby dzieci i młodych ludzi. Prawda? Znaczy my traktujemy ich, jakby to były roboty, które mają, czy są zdolne do po prostu wykonania pewnego algorytmu, czy do wykonania pewnego programu. Natomiast my nie jesteśmy robotami, nie jesteśmy maszynami, tylko jesteśmy istotami żywymi, które mają potrzeby, które mają też emocje, które mają no, tą całą warstwę psychiczną, którą bardzo łatwo jest no, zniszczyć i naruszyć. No, na przykład dla procesu uczenia, o czym piszę też w tej książce, no, nie ma nic gorszego niż takie podejście, które niestety wyznaje część nauczycieli. Ja wam pokażę, że nic nie potraficie, tak? Uh-huh. Dla waszego dobra, żebyście się nauczyli jak najszybciej. Przywołuję tam taką sytuację, no, że jak chcemy przejść na dietę i wybieramy jakąś dietę, to jak po tygodniu nie ma żadnego efektu albo przytyjemy, to wiadomo, że rzucimy tą dietę, prawda? Ale jeśli po tygodniu tej diety będziemy mieć 1 kilogram w dół zejdziemy na przykład, albo chociaż coś nam ruszy w dół, no to będziemy się trzymać tej diety i będziemy się stosować rygorystycznie do zaleceń, bo mamy jakiś sukces, jakieś zwycięstwo. Więc na przykład z perspektywy uczenia się, jeśli chcielibyśmy, żeby ktoś zaczął się uczyć dla przyjemności, to niezbędne są jakieś małe sukcesy, jakieś małe zwycięstwa, które pomagają budować takie dobre samopoczucie. Kiedy my mamy sukces, czujemy się lepiej, jesteśmy zadowoleni i możemy dalej działać. Natomiast jeśli na samym wstępie poniesiemy porażkę albo odczujemy, że czegoś nie potrafimy zrobić, to wiadomo, że w dłuższej perspektywie będziemy do tego zrażeni. No i to jest taka rzecz, o której warto pamiętać, czy w domu, czy w szkole, żeby właśnie gdzieś motywować, stawiać wyzwanie, ale też zapewniać takie możliwości do odnoszenia jakichś małych sukcesów, które pokazują, że warto nad sobą pracować. Z tym takim motywowaniem małymi rzeczami, to myślę, że moglibyśmy się bardzo dużo nauczyć z gier komputerowych, bo tam, kiedy właśnie łapie się taki flow w grze, w przygodówce na przykład, to rozwijasz swoją postać i mała rzecz, którą zrobisz, daje ci jakiś bonus, daje ci jakiś punkt, stajesz się silniejszy, mocniejszy, no i potem te wyzwania stają się coraz trudniejsze. Czy da się to jakoś taką grywalizację przenieść na warunki domowe, na warunki edukacyjne? Widzisz, gry komputerowe, wiemy jaką mają pracę. Ja akurat mam to szczęście, że obracam się w środowisku moich znajomych z uniwersytetu, którzy zajmują się badaniem gier i też bardzo dużo mi pokazują, jak gry wpływają pozytywnie na nasz, z jednej strony samopoczucie, a z drugiej strony jak potrafią wpływać na nasz proces uczenia się. I rzeczywiście super, że pokazałeś taki przykład właśnie na grach komputerowych. I możemy to przenieść. No przede wszystkim najważniejsza rzecz powinna być taka, że w systemie edukacji powinniśmy jednak mieć, czy na lekcjach powinniśmy mieć różne poziomy trudności dla różnych graczy. No? Czyli jednak uczniowie powinni móc wybierać różne ścieżki w zależności od tego, jakimi są graczami, tak? Czyli mógłby być poziom niski, średni i zaawansowany danej ścieżki edukacyjnej. I moglibyśmy też w bardzo prosty sposób właśnie zapewniać jakieś elementy takie grywalizacyjne czy gamifikacyjne. Trochę o tym pisałem w poprzedniej książce, ale one jak najbardziej sprzyjają. Chyba miesiąc temu jak prowadziłem takie szkolenie dla nauczycieli polonistów właśnie z gamifikacji. I tam sobie dyskutowaliśmy nad różnymi rzeczami. No, nie wiem, na przykład takie jakieś proste quizy dotyczące czytanych tekstów na zajęcia. Jeśli na przykład 3 razy ktoś odpowie dobrze na ten quiz, czy dostanie tam określoną liczbę punktów, no to dostaje na przykład płaszcz niewidkę, który pozwala mu ominąć jeden jakiś sprawdzian, czy jakieś inne wyzwanie rzucone przez nauczyciela i może się na jakieś 1 czy 2 zajęcia nie przygotować dzięki na przykład magicznemu przedmiotowi, który otrzymuje. I tutaj z jednej strony wprowadzenie czegoś takiego przede wszystkim odbiera te elementy stresogenne w czasie zajęć, które są bardzo problematyczne, bo jednak stres jest dla nas paraliżujący w długiej perspektywie. Tak, jeśli popatrzymy na to, jak wygląda nasz system edukacyjny, to my głównie operujemy w nim gruźbami, stresem i taką aurą tego, że może ci się coś stać złego, jeśli czegoś nie zrobisz. Zamiast tego, gdybyśmy mieli właśnie więcej zabawy, bo o tym też piszę w tej książce, jak ważna jest jednak zabawa, takie podejście
raczej w którym jest więcej śmiechu niż takiej nieustannej powagi, bo my znów tak ewolucyjnie, nie tylko my, ale większość zwierząt stosuje zabawę do tego, żeby się uczyć. Prawda? I dla nas od samego początku, i dla dzieci przedszkolnych to w ogóle jest podstawa, ale my właśnie przez całe życie najlepiej się uczymy, kiedy się bawimy, tak? Kiedy po prostu dobrze się czujemy, kiedy mamy te hormony szczęścia, które gdzieś nas motywują do działania i wtedy możemy robić rzeczy, o których nigdy nam się nie śniło. Natomiast kiedy z kolei jesteśmy w takiej sytuacji, w której jest dużo stresu i o tym też piszę, jak paraliżujący jest stres dla nas, jeśli chodzi o uczenie się, no to ten stres nie tylko upośledza proces uczenia się, ale też wpływa bardzo negatywnie właśnie na całość naszego ciała, psychiki, emocji. I to też potem się odbija w naszym stosunku do siebie. Przywołuję różne badania, które znów pokazują, najnowsze badania, które znów pokazują, że jesteśmy, jeśli chodzi o młodych ludzi w Polsce, w bardzo złym miejscu, w sensie takim, że ich stosunek do siebie, do swojego ciała, do tego, jak siebie postrzegają, jest na bardzo niskim poziomie w stosunku do ich rówieśników z innych krajów. No i to też się odnosi do tych jednak cały czas bardzo wysokich statystyk, jeśli chodzi o depresję i myśli samobójcze. Do szczęścia, o którym teraz powiedziałeś, chciałbym jeszcze wrócić za chwilę, ale najpierw, znowu zrobię małą woltę wstecz, do kwestii autonomii, bo ona mi bardzo się spodobała w książce. Później jak sobie przypomniałem, że tak naprawdę jak robiłem sobie talenty Gallupa, to na pierwszym miejscu mam indywidualizację, więc ta autonomia dla mnie jest bardzo ważna. I wśród rzeczy, o których wspominałeś w książce, tak naprawdę na których warto zwrócić uwagę dzieciom, których warto w nich wykształcać, a z którymi my sami mamy problemy, znalazłem trzy. Jedna to właśnie autonomia, o której już wspomniałeś. Druga to jest ta często przez nas pomijana, a więc nuda i odpoczynek, czyli żebyśmy pozwolili dzieciom się ponudzić. I trzecia to przyznawanie się do niewiedzy, które dla mnie w pewnym momencie życia było w ogóle nie do pomyślenia, że mogłem powiedzieć, że czegoś nie wiem, a na szczęście stało się to dla mnie w pewnym sensie wartością, że często mówię, że czegoś nie wiem i dzięki temu wiem więcej. Także jakbyś mógł rozwinąć kwestię, dlaczego powinniśmy tak naprawdę, jeśli chcemy, żeby dzieci czegoś się uczyły, powinniśmy im pozwolić się ponudzić. Te trzy punkty są istotne, więc ale mogę zacząć od, oczywiście od nudy. Okazuje się, że nasz umysł, to nie jest znów żadne odkrycie, tak? Tylko ja mam wrażenie takie, że my idziemy do szkoły i zapominamy o wszystkim tym, co jakby nas spotyka poza szkołą i w szkole funkcjonujemy w jakimś takim zupełnie innym, zupełnie abstrakcyjnym trybie, który odsuwa od nas wszystkie naturalne procesy, które my znamy z naszej codzienności. No więc okazuje się, że kiedy my się uczymy, to z jednej strony oczywiście jest bardzo istotny stan skupienia, czyli ten moment, w którym skupiamy się na poznaniu nowej informacji, właściwie pobieramy dane, przetwarzamy je w informacje, a następnie próbujemy je przetworzyć w wiedzę, bo tak właśnie funkcjonuje nasz mózg. I też jest taka, tak na marginesie, prawda? Nam się wydaje, że my czytając podręczniki, obcujemy z wiedzą. My obcujemy tylko z przedstawieniem pewnej wiedzy, którą nasz mózg dopiero musi przetworzyć z tych danych, które pobiera na informację, a następnie tą informację musi przetworzyć w wiedzę i właściwie każdy z nas dlatego ma zupełnie inną wiedzę niż inny człowiek. Nie ma jakiejś jednej wiedzy, tylko my sami konstruujemy przy pomocy naszego umysłu wiedzę, z której następnie korzystamy i to jest nasz, taki bym powiedział, indywidualny twór. Natomiast żeby to w ogóle mogło nastąpić, to nie wystarczy się skupić na czytanym tekście czy na jakiejś obserwacji i dokonać tego wszystkiego, tylko bardzo istotny jest stan rozproszenia, czyli następnie, kiedy skupiamy się przez długi czas, musimy odpocząć i w trakcie tego odpoczynku okazuje się, że to nie jest tak, jak się wydaje rodzicom czy nam wszystkim, że jak ktoś odpoczywa, to nic nie robi. Właśnie okazuje się, że wtedy umysł pracuje najintensywniej, ponieważ w momencie rozproszenia, kiedy odwracamy uwagę od tego, co nas szczególnie interesowało, mózg wykonuje bardzo dużo roboty, właśnie to całe przetwarzanie i próbuje to wszystko sobie ułożyć tak, żeby stworzyć z tego wiedzę czy coś, z czego będziemy mogli w przyszłości korzystać.
Dlatego takie bardzo mocne motywowanie dzieci do tego, żeby one cały czas pracowały, uczyły się i tak dalej, no jest kontrproduktywne. Znaczy to ono nie przynosi na dłuższą metę żadnych korzyści, bo po pierwsze powoduje bardzo duże zmęczenie i paraliżuje proces uczenia się, a po drugie nie pozwala przetworzyć właśnie tych informacji w wiedzę i tworzenie jakiejś takiej spójnej całości z tego, czego się uczymy. Zresztą przytaczam tam dużo takich ciekawostek dotyczących na przykład Salvadora Dali czy Tomasza Alva Edisona, którzy właśnie stosowali drzemki i odpoczynek, krótkie drzemki do tego, żeby rozwiązać swoje problemy, tak? Czy artystyczne w przypadku Salvadora Dali, czy w problemy z wynalazkami w przypadku Tomasa Alva Edisona. I to akurat jest bardzo ciekawe, tak, że dla kreatywności i dla właśnie uczenia się ten moment odpoczynku, nudy jest właściwie niezwykle istotny i bez tego nie ma prawdziwego uczenia się, więc można powiedzieć rodzicom, że jeśli chcą, żeby dzieci się lepiej uczyły, to niech pozwolą im się trochę ponudzić, trochę poodpoczywać, a nawet dużo, bo to jest niezbędne dla uczenia się. Natomiast te pozostałe rzeczy, o których mówiłeś, czyli z jednej strony autonomia. No autonomia, już trochę o tym powiedziałem, ale okazuje się, że dla naszego mózgu znów jest bardzo istotne taka możliwość decydowania o tym, kiedy coś robię i jak coś robię. I jeśli mam to możliwość tego decydowania, to jestem znacznie bardziej efektywny w pracy. I szczerze mówiąc, dzisiaj to jest też jedna z takich ważniejszych kwestii, jeśli chodzi o cały rynek pracy. Zresztą świetnie o tym pisze Dan Pink w takiej książce Drive. Jest też jego wystąpienie na TEDzie, takie słynne, w którym właśnie pokazuje, jak istotna jest autonomia, jeśli chodzi o przyszłość pracy i podejścia do pracy. I pokazuje, na przykład jest tam taki fragment w tym jego wystąpieniu, w którym przywołuje Google'a. Okazuje się, że Google miał taki pomysł, żeby 20% czasu pracy przeznaczyć, znaczy oddać pracownikom i pozwolić im pracować nad tym, nad czym tylko by chcieli pracować, nie musieli nic robić, czego wymagała od nich firma. I między innymi w tym czasie powstał Gmail, prawda? Bo mieli po prostu czas wolny, pracowali nad czym chcieli i tak powstał jeden z najlepszych produktów w ogóle Google'a, bo nikt inny by ich nie wymyślił, gdyby z jednej strony właśnie nie mieli autonomii, a z drugiej strony gdyby nie mieli czasu takiego, bym powiedział, trochę wolnego, takiej może trochę nudy odpoczynku od typowej pracy, więc to pokazuje, jak to są istotne kwestie, jeśli chodzi o uczenie się i też taką, bym powiedział, kreatywność, innowacyjność. A ostatnią rzecz, jakbyś mi przypomniał, ta trzecia rzecz to było? Mieliśmy autonomię, mieliśmy nudę i odpoczynek i przyznawanie się do niewiedzy. A, no i przyznawanie się do niewiedzy. To też historia, którą przytaczam w tej książce. Pamiętam, że byłem na Kongresie Oświaty, Śląskim Kongresie Oświaty w Katowicach. I mieliśmy to szczęście, że był transmitowany wykład czy wystąpienie Kena Robinsona, który w tym samym czasie występował, łączył się z konferencją w Warszawie. I on tam przytaczał taką historię, która zupełnie mnie wzruszyła, ale też pokazała, na czym polega taka pokora względem uczenia się. Przytoczył historię Dalai Lamy, który został zapytany na jednym ze spotkań przez jednego z dziennikarzy o jakąś kwestię, no i tak milczał najpierw kilkadziesiąt sekund, potem minutę, potem drugą minutę, no i wszyscy zaczęli się zastanawiać, czy mu się coś nie stało, czy może nie trzeba mu pomóc, albo o co w ogóle chodzi. No i Dalai Lama jeszcze chwilkę pomilczał i w końcu powiedział, nie wiem. I Ken Robinson wtedy odparł, że no i wtedy tak sobie pomyślał, skoro Dalai Lama nie wie, to kto może wiedzieć, prawda? Ale z drugiej strony zachwyciło go to, że tak światła osoba, która ma tak niezwykły właśnie umysł i podejście do wielu spraw, potrafi się przyznać do niewiedzy i potrafi powiedzieć, nie wiem, muszę się nad tym zastanowić, muszę może coś, nie wiem, przeczytać, do tego dojrzeć. W tym momencie nie mogę ci udzielić odpowiedzi, albo po prostu no, jest to poza moim zasięgiem na ten moment. Idąc dalej, warto przytoczyć też historię opisaną przez Harariego w Sapiens, prawda, w którym on pokazuje, że tak naprawdę ta nasza ewolucja, jeśli chodzi o naukę, wzięła się po prostu z naszej niewiedzy. Prawda? Nasza nauka wychodzi od niewiedzy, od tego pytania, nie wiem, dlaczego się coś dzieje, dlatego chciałbym to zgłębić, chciałbym odkryć, jakie mechanizmy za tym stoją. No i zaczynałem swoje badania.
Natomiast jak weźmiemy pod uwagę znów szkołę i edukację, to największym dramatem naszym jest to, że my się uczymy wszystkiego tego, co już wiadomo. I co bardzo często już gdzieś tam może przeczytaliśmy, już wcześniej widzieliśmy. Dzisiaj właśnie mamy przecież tak wiele możliwości. Mamy platformy cyfrowe, mamy platformy e-learningowe, kanały na YouTubie, mamy podcasty takie jak ten. I bardzo możliwe, że poszczególni uczniowie, młodzi ludzie już wcześniej na przykład słyszeli o jakimś zagadnieniu i co gorsza, spotkali się z nim w znacznie ciekawszej formie niż w szkole w postaci wykładu, prawda? Tylko był to filmik, w którym było to prowadzone, nie wiem, w jakiś sposób showmański, były ciekawe przykłady i tak dalej. Więc dla nich szkoła często jest takim miejscem, w którym oni idą, słyszą o tym, co może już gdzieś było, albo słyszą o czymś nowym w sposób bardzo nieinteresujący. I dla nich to nieszczególnie ma znaczenie. Ale gdybyśmy pytali o to, czego jeszcze nie wiadomo, tak, stawiali jakieś realne rzeczywiście wyzwania, próbowali rozwiązać realne problemy, z którymi w ogóle się mierzymy, a przy okazji zdobywali wiedzę na rozmaite tematy, no to wtedy już byśmy zupełnie inaczej funkcjonowali i w szkole. Byłaby też pewnie inne nastawienie i ta szkoła by pełniła dawną funkcję. Zaczęła by pełnić tą funkcję, powiedział, poznawania świata i próby jego zrozumienia takiego autentycznego, nie przyswajania sobie tego, co już wiemy i gdzieś wykazywania się informacjami, które często nie mają dla nas znaczenia, tylko właśnie aktywnego poznawania przez praktykę, przez badanie, ale też przyznawanie się do tego, że czegoś nie wiemy. A ja też jestem nauczycielem, jestem człowiekiem, który pracuje na uniwersytecie i tak jak mówisz o tym, że się bałeś przyznawania do błędów, no to czy do niewiedzy, no to jest typowa rzecz dla ludzi, którzy pracują na uniwersytecie, prawda, powiedzieć. Ja nie wiem, albo nie czytałem tego jeszcze, tak? Jeśli ktoś ciebie zapyta, to jest ciężkie do wypowiedzenia. Ale dobrze jest się tego nauczyć i dobrze jest też praktykować taką niewiedzę w takim sensie, żeby przyznać się, że czegoś nie wiem i poszukać odpowiedzi. Ja się tego cały czas uczę, bo niestety szkoła nie była łaskawa i też się zawsze stresuję, kiedy ktoś mnie o coś pyta i ja powinienem powiedzieć nie wiem i się tak chwilę zastanawiam, czy powiedzieć nie wiem, czy może udzielić jakiejś wymijającej odpowiedzi. No, ale na szczęście coraz częściej mówię nie wiem i szukam i potem udzielam ewentualnie odpowiedzi albo zachęcam do poszukiwania odpowiedzi tej osoby, która pyta. Jak dziewczyny mnie o coś moje córki pytają i no realnie nie znam odpowiedzi albo wiem, że coś tam dzwoni, ale nie wiem w którym kościele, to staram się odpowiedzieć nie wiem, choć sprawdźmy albo sprawdzimy za chwilę, jeśli w tej chwili na przykład nie mogę, no i używamy tego narzędzia, które przez wielu pewnie jest krytykowane, czyli wyciągam telefon, odpalam, szukam tej informacji, no bo tak teraz można najszybciej coś zweryfikować i wydaje mi się, że one będą miały troszkę łatwiej dzięki temu, że ja potrafię powiedzieć to słowo nie wiem, ale cały czas są takie osoby i to słyszeliśmy my tutaj w domu i też dużo ludzi na internecie też o tym pisało, że podczas lekcji zdalnych, kiedy nauczyciel zadawał pytania, zdarzało się, że było słychać w tle podpowiedzi rodziców, którzy mówili dzieciom, co mają odpowiedzieć. I to mi się wydaje bardzo trudne do zmienienia, taka mentalność troszkę nasza pokoleniowa, no bo u nas jeszcze było trudne to przyznanie się do niewiedzy, że się czegoś nie wie, no bo to był synonim tego, że jesteś głupi albo niedouczony i ja musiałem przez to przejść, przepracować. I to wydaje mi się bardzo trudne. Jak można, jak myślisz, spróbować zmienić tę mentalność, jeżeli ktoś no nie ma tej chęci szukania informacji, chęci zdobywania wiedzy, chęci uczenia się, jak można zacząć, żeby przerwać to błędne koło? Przede wszystkim to, co powiedziałeś, jest bardzo istotne, bo to też jest ciekawa sprawa, że bardzo dużo młodych ludzi korzysta z internetu, ale na przykład nie potrafi wyszukiwać w nim informacji i to jest z jednej strony ciekawe zjawisko, a z drugiej strony wydaje mi się całkiem naturalne, bo bardzo wielu rodziców uważa, że internet to jest domena młodych ludzi i oni po prostu sobie wejdą do tego internetu i wszystko w nim będzie dla nich jasne. A tak naprawdę to jest jedna z takich, bym powiedział, kompetencji, których właśnie rodzice powinni uczyć swoje dzieci od najmłodszych lat, żeby z jednej strony prowadzić je do przestrzeni sieci, które, czy tego chcemy, czy nie, raczej będzie coraz bardziej istotna w naszym życiu.
I ważne jest, żeby przygotować młodych ludzi do tego, żeby funkcjonować w internecie i w nowych mediach w sposób bezpieczny, w sposób świadomy, żeby nie stać się też jakimś łatwym celem z jednej strony algorytmów i stojących za nich korporacji, które próbują wyzyskać nasz czas i nasze pieniądze, targetując do nas reklamy, a z drugiej strony, żeby młodzi ludzie mieli właśnie kompetencje do tego, żeby korzystać z internetu jako z niesamowitego narzędzia do zapamiętywania informacji i do poszukiwania danych na dany temat. Więc tutaj jakby jest bardzo ważna rola rodziców. Super, że tak robisz i że właśnie wspólnie szukacie, próbujecie znaleźć odpowiedź na dane pytanie. Jeśli chodzi o to, co powiedziałeś, o ludzi, którzy nie są do tego przygotowani, czy jakbyś mają taki problem, który wynieśli ze szkoły, że boją się niewiedzy, no to wydaje mi się, że w dzisiejszym świecie coraz częściej są w takiej sytuacji, w której po prostu nie wiedzą, bo świat tak szybko idzie do przodu, mamy takie przyspieszenie cywilizacyjne, też naukowe, no że koniec końców mogą oczywiście odesłać dzieci same do internetu, ale też fajnie było na to spojrzeć po prostu jako na taki czas, który można wspólnie spędzić, prawda? Znaczy my nie musimy koniecznie spędzać czasu zawsze na spacerach czy na zabawie gdzieś na dworze, ale też bardzo wartościowy, przypuszczam, że dzieci fajnie jest też podszywać to w taki sposób. Taki wspólny czas można spędzić razem na przeszukiwaniu internetu, na spędzaniu czasu, na wspólnym graniu w gry i też na przekonywaniu się do tego, że te nowe media nie są takie straszne, jakie wszyscy malują. One są przede wszystkim straszne, kiedy ich nie znamy, jak wszystko, kiedy nie wiemy, jak się w nim znaleźć i fajnie jest też pokazać, wiem, że to jest trudne, ale fajnie jest też pokazać, że my się chcemy czegoś nauczyć, właśnie wchodząc w ten świat młodych ludzi, w świat gier, w świat internetu, potraktować ich jako nauczycieli, a samemu też coś dać przy okazji, kiedy trochę lepiej to poznamy, kiedy może przedstawimy trochę inne spojrzenie, coś nam się uruchomi, otworzy w głowie i też damy im przykład, bo to jest taka rzecz, którą cały czas powtarzam, tak, że jakby piszę o tym w swojej książce, że jak ja się zastanawiam, dlaczego ja się cały czas uczę, to tak zaraz na początku pisania tej książki przyszło mi do głowy, że ja po prostu cały czas obserwuję swoich rodziców, którzy mimo no już wielu lat na karku, cały czas się uczą. Znaczy, moja mama, jak byłem mały, to zawsze ją obserwowałem, jak czytała i pracowała nad doktoratem, pracując na dwóch etatach, jak potem przez kolejne lata cały czas gdzieś czytała jakieś artykuły w internecie, rozwijała się pod kątem właśnie swoich jakichś kompetencji medycznych. Teraz cały czas rozwiązuje jakieś quizy i ciągle mnie czymś zaskakuje. Mój tata z kolei połowa tych rzeczy erudycyjnych, o których mówisz, to są jakieś wystąpienie na TED, który znów mój tata mi podesłał w mailu, albo na przykład dzwoni do mnie i mówi, a dzisiaj oglądałem bardzo ciekawe wystąpienie na TED, koniecznie musisz to obejrzeć. Wysłałem ci w mailu. To jest też człowiek, który nieustannie czyta nowe książki, na przykład część rzeczy z Harariego, to dzięki niemu, bo to jest jego nowe zainteresowanie książki Harariego, więc też bardzo dużo na ten temat rozmawiamy. Jeśli chcemy, żeby nasze dzieci się uczyły, to one też muszą mieć jakieś wzorce do uczenia się. W takim memie na internecie, że siedzą dwie matki, jedna czyta książkę i dziecko czyta książkę, a druga siedzi na telefonie, coś robi na telefonie i drugie, jej dziecko siedzi na telefonie. No i ta matka z telefonem pyta tą matkę z książką, jak pani to robi, że pani dziecko czyta, prawda? No, generalnie dzieci robią to, co ich rodzice, więc jeśli rodzice się uczą, jeśli rodzice są skłonni do przyznawania się do błędu, do niewiedzy, kiedy rodzice są otwarci i są skłonni do obdarzenia autonomią i kiedy też zaszczepiają pewne takie, bym powiedział, wzorce godne naśladowania, to wiadomo, że te dzieci będą to postrzegały jako naturalny sposób działania. Natomiast jeśli rodzice właśnie będą starali się podpowiadać, jeśli rodzice będą starać się narzucać pewne rzeczy i zmuszać do działania, zamiast gdzieś prowadzić na przykład otwarty dialog, to wiadomo, że te dzieci też potem w przyszłości nie będą otwarte, nie będą skłonne do nauki, a raczej będą próbowały rozwiązać wszystko albo oszukując, tak, czy szukając drogi ominięcia danej przeszkody, albo będą próbowały rozwiązać coś siłą, czy jakąś kłótnią, czy czymś takim. Więc warto o tym pamiętać, bo tutaj znów to nie jest żadna magia. My jako ludzie
mamy znów tak skonstruowany umysł, że nasz umysł, czy nasz mózg bardzo wiele uczy się poprzez obserwację. Właśnie najważniejsze rzeczy uczymy się od naszych rodziców w pierwszych latach, czy osób, które są nam najbliższe. I te wzorce zachowań stają się naszymi wzorcami zachowań, które uważamy za naturalne. Więc jeśli chcemy po prostu, żeby dzieci się uczyły, sami się uczmy i sami bądźmy otwarci na nową wiedzę, na nową umiejętności, kompetencje. Pokazujmy, że to jest coś, co trwa przez całe życie, a nie jest tylko związane z okresem edukacji szkolnej. Ten przykład twoich rodziców, którzy, właśnie twojego taty później, który mówi, że ci podsyła różne rzeczy, różne ciekawostki, no powiem ci, dla mnie jest taki naprawdę budujący i chyba sam zacznę, oczywiście może teraz nie, bo są wakacje, dam dzieciom odpocząć, ale sam tak właśnie podsyłać im jakieś rzeczy, zresztą chyba tak się nawet dzieje, bo one podczytują moje książki, nawet wtedy, kiedy ich o to nie proszę, co czasami kończy się tym, że mówił mi tata, ale w książce było napisane, że nie możesz nas tak traktować, nie możesz tak do nas mówić, więc są już mądrzejsze niż czasami samym tego chciał. Chciałbym teraz przejść do tematu, o którym już trochę zaczęliśmy, czyli o szczęściu, o którym wspominałeś. Tematowi szczęścia i tak naprawdę nauki szczęścia poświęcasz cały rozdział w książce. Ja ją teraz trzymam przed sobą, to jest 30 parę stron. I tak na początku, jak zobaczyłem, zacząłem czytać, to tak sobie myślałem, kurczę, jakoś tak coachingowo to brzmi. A jednak pokazujesz w tym bardzo naukowe podejście. To po pierwsze, że można się nauczyć być szczęśliwym, i że warto właśnie ze względu na to, żeby nasza edukacja, żebyśmy się potrafili dobrze uczyć. Czy mógłbyś ten temat też jakoś rozwinąć? Jasne. Mi się wydaje, że to jest temat, do którego my właśnie tak trochę podchodzimy po macoszemu, bo mamy takie myślenie coachingowe. Zresztą ja oczywiście nie mam nic przeciwko coachingowi takiemu z mocnymi podstawami, tak? Bo wiadomo, że mamy różnych coachów i ten coaching w ostatnich latach... Został zdeprecjonowany mocno. Tak. No właśnie, no różnie to wygląda. Natomiast samo podejście coachingowe, tak samo jak bardzo mi się podoba z drugiej strony tutoring, mentoring, no to są wszystko metody uczenia się, które fajnie jest wykorzystywać na różnych poziomach edukacji. Mi się wydaje, że w ogóle takie podejście coachingowe będzie nam coraz bardziej potrzebne w życiu. I też takie poradnictwo, bo to nie jest przypadek, że coraz więcej jednak sprzedaje się poradników, bo właśnie szkoła słabo nas przygotowuje do życia, szczerze mówiąc. I ludzie, którzy kończą edukację, nie wiedzą, co zrobić z życiem, nie wiedzą, jak się odnaleźć w życiu i potrzebują po prostu coraz częściej wziąć książkę i przeczytać, jak się znaleźć w tym, w tamtym, w siamtym i dostać jakąś rzetelną wiedzę do zastosowania w praktyce. I ze szczęściem jest podobnie. No my jesteśmy, to jest paradoks, jesteśmy najbogatszym pokoleniem w historii. Mamy najlepsze możliwości do rozwoju, bardzo wysoki dobrobyt, jeśli chodzi oczywiście o społeczeństwa zachodnie. A z drugiej strony można odnieść takie wrażenie, że jesteśmy jednym z najbardziej nieszczęśliwych pokoleń w historii, prawda? Ludźmi, którzy cały czas są niezadowoleni z tego miejsca, w którym są. I to samo dotyczy dzieci. Dzieci też teraz właśnie bardzo często wpadają w depresję, mają bardzo niską samoocenę, nie widzą swojej wartości, coraz częściej myślą o samobójstwie. Więc wydaje mi się, że dzisiaj nauka szczęścia jest no chyba bardziej istotna niż kiedykolwiek wcześniej. To oczywiście wynika też z tego, że my żyjemy w zupełnie innym świecie niż jeszcze nasi rodzice. Czyli jesteśmy w takim świecie, w którym już wszystko nie jest takie proste, bo kiedyś wystarczyło po prostu skończyć szkołę, najlepiej jeszcze zdać studia i pójść do pracy i to był po prostu szczyt szczęścia. Tak? Mieliśmy pracę, wszystko było okej. Natomiast dzisiaj to już nie jest takie proste. Chcemy skończyć jakąś fajną szkołę, chcemy skończyć studia, które nam dadzą coś rzeczywiście, potem chcemy pracować w pracy, która ma dla nas sens, a jak nie ma sensu, to idziemy do innej, jeszcze inaczej możemy sobie zacząć jakiś swój własny biznes. Cały czas nie wiemy, dokąd zmierzać i co jest naszym celem. Więc to szczęście jest bardzo istotne, tym bardziej jeszcze jeśli chodzi o zmienność rynku i tego, co za chwilę może się wydarzyć, bo jednak pandemia będzie miała swoje reperkusje rozmaite i też o tym piszę, że przecież z jednej strony psychologowie zakładają, że najbliższe 5 lat to będzie właściwie takie przepracowywanie traumy, którą teraz tutaj bardzo wielu ludzi doświadczyło. Bardzo dużo młodych ludzi, bo jak popatrzymy na badania, to był bardzo traumatyczny czas dla dzieciaków. Już nie mówię o tych osobach, które musiały
być zamknięte w domach, w których dochodzi do przemocy, ale przecież dla wielu dorosłych, a to dopiero dzieci, to zamknięcie było czymś bardzo trudnym. No i odnalezienie szczęścia będzie, wydaje mi się, taką najważniejszą rzeczą dla nas w najbliższej przyszłości. Tego da się uczyć i z jednej strony mamy jakieś już takie sprawdzone sposoby, które są związane z tymi, nie wiem, skandynawskim trybem życia, tak? Czy to duński, czy norweski, czy szwedzki, czy fiński. Ale mamy też na szczęście całą psychologię pozytywną, która od kilkudziesięciu lat już zajmuje się szczęściem, dobrostanem. I na gruncie głównie psychologii pozytywnej zostało wypracowanych kilka bardzo prostych sposobów. Takim najprostszym, który mogę tak od razu przywołać, to jest po prostu, można prowadzić dziennik wdzięczności, zarówno dzieci, jak i rodzice mogą to robić, albo po prostu codziennie pod koniec dnia, albo na początku dnia zastanowić się nad trzema rzeczami, za które dzisiaj jestem wdzięczny swojemu życiu. Ja na przykład to praktykuję każdego dnia, często rano, jak idę z moim pieskiem na spacer, to sobie robię taki rachunek wdzięczności i zastanawiam się, za co jestem dzisiaj wdzięczny i co dobrego mnie na przykład spotkało poprzedniego dnia. I jest udowodnione, że to już nas wprowadza w bardzo dobry nastrój, a jeśli do tego sobie jeszcze przypomnimy jakieś wspomnienie, które jest radosne, no to nasz mózg wchodzi w taki stan, nie powiedziałbym euforyczny, ale takiego bardzo przyjemnego rozluźnienia, i to bardzo mocno sprzyja poczuciu szczęścia. I to jest coś, co jeśli będziemy praktykować każdego dnia, to bardzo mocno poprawia dobrostan. A z drugiej strony, no coś, co wydaje się być nieprawdopodobne, ale znów psychologia pozytywna udowadnia, że nie ma czegoś takiego, znaczy jest coś takiego jak autentyczne szczęście, ale to autentyczne szczęście jest bardzo trudne do osiągnięcia i osiągamy je niezwykle rzadko. I jeśli chcemy być szczęśliwymi ludźmi, to musimy nauczyć się produkować szczęście, syntetyczne szczęście. Czyli innymi słowy, nauczyć się mocnej racjonalizacji tego, co nas spotyka. I żeby powiedzieć, jak to wygląda, to oczywiście z jednej strony możemy zobaczyć, nasze dziecko oblewa, nie wiem, drastyczny przykład, nie zdaje matury. No i z jednej strony możemy na to spojrzeć jako na coś strasznego, tak? Na całkowitą porażkę, która może być początkiem samych nieszczęść. Ale z drugiej strony równie dobrze może się okazać, że to może być początek ciekawej przygody, na przykład jeśli będzie chciało to zdają jeszcze raz w przyszłym roku, a na przykład w tym roku może spróbować swoich sił na rynku pracy, może znaleźć coś ciekawego w swoim życiu, odkryć swoją ścieżkę, której do tej pory nie dostrzegało, bo nie jest wcale powiedziane, że zdanie matury jest drogą do szczęścia. To jak my postrzegamy poszczególne rzeczy, często z perspektywy czasu, prawda? Ja też przywołuję swoje jakieś porażki życiowe, które w danym momencie na przykład kiedy nie udało mi się wyjechać na staż do Stanów Zjednoczonych, to wydawało mi się to bardzo przykre, bo byłem blisko tego i to było coś dla mnie bardzo ważnego. Ale z drugiej strony dzisiaj, jak na to patrzę, to mówię, a nawet dobrze się stało, bo dzięki temu miałem trochę więcej czasu, żeby poczytać i rozwinąć swoje zainteresowania i napisałem, jak nie spieprzyć życia swojemu dziecku, a gdybym wyjechał na ten staż, najprawdopodobniej nikt nie napisał tej książki. Trudno powiedzieć, czy rzeczywiście tak by było, ale z perspektywy mojego dobrostanu i takiego, bym powiedział, komfortu psychicznego. Lubię sobie tak to opowiadać i czuję się z tym dobrze. I tego samego można nauczyć dzieci, właśnie żeby jednak dostrzegały czy jakoś odpowiadały swoje doświadczenia w taki sposób, żeby im było z tym dobrze i żeby nie dołowały się danymi kwestiami, tylko raczej, żeby zawsze poszukiwały pozytywów, ewentualnie jakichś dróg czy wyciągania lekcji na przyszłość. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że to jest jeden z najważniejszych rozdziałów tej książki. Taki rozdział, który mi się najciekawiej pisało i bardzo lubię do niego wracać. I mam nadzieję, że on też pomoże bardzo wielu osobom, bo też tam piszę na przykład o pracy nad poczuciem własnej wartości, ale też nad bardzo konkretnymi sposobami, jak wprowadzić na przykład lekcje szczęścia do szkoły, bo to się dzieje i w Indiach, w Holandii. Podaję tam takie typowe rozwiązania dla nauczycieli, którzy chcieliby to zastosować u siebie w szkole. Takimi elementami, które warto jest chyba praktykować i już w niektórych szkołach w Polsce są praktykowane, to jest mindfulness czy medytacja jako elementy zajęć.
ale też coś, co jest mało obecne niestety w szkołach, czyli przerywanie zajęć ćwiczeniami fizycznymi czy jakimś ruchem. To jest rzecz, którą warto było wprowadzić na dłużej, czyli robienie przerw na przykład w trakcie zajęć 5-minutowych, żeby dzieciaki się poruszały, wykonały jakieś proste ćwiczenia i wróciły do zajęć, bo taki ruch jest bardzo potrzebny z jednej strony naszemu ciału, które nie jest przystosowane do długotrwałego siedzenia i naprawdę siedzenie w szkolnych ławkach przez cały dzień jest bardzo obciążające dla nas, a z drugiej strony dla naszego umysłu, bo okazuje się, że zrobienie bardzo krótkich ćwiczeń, codziennie 30-minutowe ćwiczenia, sprawiają, że nasz mózg działa znacznie bardziej efektywnie, znacznie więcej zapamiętuje i jest znacznie bardziej gotowy do pracy niż gdyby właśnie nie wykonał tych 30-minutowych ćwiczeń. Czyli warto się ruszać, a także, jak to mówił Monty Python, always look on the bright side of life. Czyli warto się ucieszyć i patrzeć dobrze, optymistycznie na życie. Wiadomo, zawsze są takie sytuacje, w których ciężko jest to zrobić, ale właśnie dzisiaj właściwie większość osób, które zajmują się rezyliencją, czyli odpornością psychiczną, mówi, że to jest coś, czego my naprawdę powinniśmy się nauczyć i możemy się nauczyć. I jak ktoś jest zainteresowany, to znajdzie bardzo wiele ciekawych wystąpień na TEDzie. No na przykład osoby, która uczy odporności psychicznej i pokazuje, w jaki sposób radzić sobie z traumatycznymi przeżyciami i być szczęśliwą osobą, na przykład po stracie dziecka w wypadku. Mhm. Ona pokazuje, jak to jest istotne, żeby jednak stosować takie techniki, a to jest osoba, która w ogóle zawodowo zajmowała się jeszcze przed stratą dziecka właśnie rezyliencją i odpornością psychiczną. I pokazuje, w jaki sposób potem ta jej wiedza i te jej ćwiczenia pomogły jej wyjść z tego strasznego doświadczenia i dalej kontynuować swoje życie. Więc Monty Python Monty Pythonem, ale rzeczywiście bardzo często doświadczamy czegoś strasznego i warto jest wiedzieć, że mamy bardzo konkretne rozwiązania, które mogą nam pomóc wrócić do życia i cieszyć się tym życiem mimo tego, co nas spotkało. To jest bardzo optymistyczne, że można się rzeczywiście tego nauczyć i tutaj odsyłam do 8 rozdziału w książce. Skoro już ją trzymam w rękach i no, rozmawiamy już prawie 50 minut, no ponad 50 minut, to chciałbym zmierzać do końca i tu chciałbym teraz przeczytać jeden z akapitów futurologa Alvina Tofflera, który zamieściłeś, który mówi, że analfabetami XXI wieku nie będą ci, którzy nie potrafią czytać i pisać. Będą nimi te osoby, które nie będą zdolne nie tylko do uczenia się nowych rzeczy, ale także oduczania się starych i uczenia się ich na nowo. Przez całą tą naszą rozmowę w dużej mierze kroczymy wokół uczenia się rzeczy na nowo. Jaki sposób my, rodzice, jako system, jako społeczeństwo, możemy przygotować się na zbliżające się wyzwania nowej edukacji, która nie tylko z powodu epidemii, ale także z powodu rozwoju technologii przyjdzie. Od czego powinniśmy zacząć? Od oduczenia się wszystkiego, co sądzimy, że wiemy o edukacji. Tak, piszę tam coś podobnego w tym wydźwięku, ale no niestety biorąc pod uwagę nasz obecny stan, jeśli weźmiemy pod uwagę badania z rozmaitych dziedzin, jeśli chodzi o proces uczenia się, no właśnie głównie badania psychologiczne, pedagogiczne, neurologiczne, dotyczące rozmaitych też dziedzin, socjologii i tak dalej, no to w szkole robimy właściwie wszystko źle i to jest przerażające dla mnie. Więc jeśli chcemy oduczyć się myślenia, czy chcemy się przygotować na przyszłość, to musimy się oduczyć tego, co do tej pory bierzemy za pewniki. Po pierwszej książce bardzo wiele głosów było takich, że to, co przedstawiam w tej książce, to jest jakaś utopia, trochę takie rzeczy, które są nie do wprowadzenia w naszym systemie. Dlatego w tej książce wziąłem sobie trochę za punkt honoru, żeby przywołać przynajmniej część osób, część nauczycieli, którzy pokazują, że to, o czym pisałem, jak nie spieprzyć życia swojemu dziecku, to nie tylko jest coś, do czego powinniśmy dążyć, ale co już się dzieje właściwie w polskich szkołach. I tam wymieniam nauczycieli z różnych poziomów, ze szkoły podstawowej, ze szkoły średniej. Pokazuję szkoły, w których są wprowadzone, publiczne szkoły, w których są prowadzone rozmaite rozwiązania, takie jak tutoring, szkoły, w których stosuje się rozmaite metody
pozwalające uciec od oceniania, od zadawania zadań domowych i tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystko da się zrobić, tylko musimy właśnie przyjąć taką perspektywę, że nic nie wiemy na temat uczenia się i uczymy się na nowo, szukamy tych informacji i jesteśmy gotowi na ich wcielanie w życie i uczenie się od innych. Cały właściwie jeden rozdział poświęciłem, i to było też dla mnie ważne, na to, jak zmieniać szkołę, żeby zmienić. Co można robić, jakie zastosować mechanizmy. I tam taką najważniejszą rzeczą, o której piszę, to jest to, że bardzo ciężko jest zmieniać ludzi, bo my jesteśmy ludźmi, którzy się kierują pewnymi przekonaniami, ideami. Często te idee są bardzo, bym powiedział tak, mocno zamrożone i musimy dopiero odmrozić nasze myślenie i pokazać, że można inaczej. I znacznie łatwiej jest zmieniać środowisko, zapewniać właśnie takie warunki do zmiany i do uczenia się. Pokazuję w tym rozdziale, jak to robić i myślę, że to jest dobry rozdział, tak żeby zacząć myśleć o tym, jak siebie zmieniać i to środowisko, w którym funkcjonujemy, z jednej strony w szkole, z drugiej strony w domu. I co można zrobić? Natomiast też bardzo istotne dla mnie jest to, żeby pokazywać te jasne punkty, o których dużo piszę, czyli z jednej strony nauczycieli, szkoły, które właśnie już wcielają takie rozwiązania, które przygotowują bardzo dobrze uczniów na przyszłość, a z drugiej strony też takich rodziców, którzy gdzieś mi zaimponowali. Często to są rodzice dla mnie anonimowi. No, na przykład opisuję taką jedną historię, która na mnie zrobiła piorunujące wrażenie w rozdziale poświęconym miłości bezwarunkowej i edukacji bezwarunkowej, które też mi są bardzo bliskie. I tam przywołuję taką mamę, która w miejskim domu kultury, który jest dosłownie 50 metrów od mojego domu, czekała ze swoją córką, która bardzo była niepogodzona z tym, że miała wracać do domu, i wysłuchiwała jej lamentów i pozwalała jej się wypłakać i wypowiedzieć, co jej się nie podoba, i nie zmuszała ją do żadnych zachowań przez dosłownie chyba pół godziny. Ja w tym czasie przeszedłem się z moim pieskiem, coś jeszcze zrobiłem, wyniosłem śmieci i wyjechałem gdzieś dalej, i ona cały czas stała i bardzo cierpliwie słuchała swojego dziecka, czekając, aż będą mogli wspólnie pójść do domu. No i dla mnie na przykład to było niezwykłe, tak jak dużo można mieć szacunku do młodego człowieka. Nie wiem, ile mogła mieć ta dziewczynka, 5 lat, 6 lat. Wiadomo, że każdy rodzic mógłby wziąć za rękę, czy pociągnąć do samochodu i powiedzieć, że jedziemy, bo nie mam czasu. Natomiast to była dla mnie taka jakaś sytuacja zupełnie anonimowej matki, którą postanowiłem uwiecznić. I fajnie się po prostu uczyć od innych, szukać rozwiązań wokół nas, bo one się cały czas gdzieś pojawiają. I przede wszystkim dowartościowywać, i to jest dla mnie też bardzo ważne, dowartościowywać tych nauczycieli, którzy robią dobrą robotę, bo naprawdę nie jest ich aż tak dużo i fajnie by było, żeby też rodzice dawali im dużo dobrej energii, żeby im się po prostu jeszcze bardziej chciało i żeby mieli jeszcze więcej jakiegoś paliwa do działania. No bo oni już czują i wiedzą, co trzeba robić. Natomiast dla nas przestańmy kierować się takim myśleniem, że to sukcesy powodują szczęście dzieci. To jest taka rzecz, która dla mnie jest bardzo ważna w tej książce. Tylko skupmy się na tym, co czyni nasze dzieci szczęśliwymi, jakie są ich mocne strony, jakie są ich talenty. To jest coś, na czym będzie bazować, najprawdopodobniej to też futurolodzy przewidują, że w przyszłości jednak ta rewolucja następna, która nadejdzie, to nie będzie rewolucja technologiczna kolejna, tylko to będzie rewolucja taka ludzka, pod kątem wykorzystania potencjału ludzkiego, że w najbliższych latach powinniśmy się tego właśnie spodziewać, że ludzie znacznie częściej, najczęściej to będą jednak osoby dorosłe, bo widzisz, ty sobie zrobiłeś test Gallupa, ja sobie zrobiłem test Gallupa, ale czy ktokolwiek z dzieci sobie zrobiło test Gallupa? No, nie, prawda? A gdyby one znały te swoje mocne strony, gdyby znały swoje talenty, mogły je jakoś rozwijać i my jako dorośli moglibyśmy im pomagać gdzieś lepiej korzystać z tego, no właśnie, w czym się czują dobre, to pomyśl sobie, jakie one by miały możliwości i jak wiele mogłyby zdziałać, prawda? I to jest taka rzecz, na którą warto zwracać chyba uwagę, i to jest kolejny rozdział, który ja poświęcam, czyli odkrywanie mocnych stron, bazowanie na nich i przede wszystkim odchodzenie od takiego myślenia, już nie mamy to czasu, ale wydaje mi się, że to jest też bardzo ważna rzecz, żebyśmy nie przywiązywali wagi do słabych stron, ani swoich, ani młodych ludzi,
tylko żebyśmy jednak w kontekście tych zwycięstw, żebyśmy jednak wzmacniali te mocne strony i pokazywali młodym ludziom, że oni mają bardzo wiele możliwości, tylko muszą w siebie uwierzyć i się rozwijać i korzystać ze swojego potencjału. Jeśli to będą robić, to wydaje mi się, że będą po pierwsze szczęśliwi, a po drugie znacznie łatwiej odnajdą się w rzeczywistości i będą zadowoleni z siebie i też będą wiedli takie życie, które będzie miało dla nich wartość i będą robić to, co ma dla nich znaczenie. Dzięki Ci serdeczne za ten dość potężny zestaw dobrych rad na początek. I już tak kończąc, to chciałbym Ci życzyć, żeby ta książka, czyli Jak nie zwariować ze swoim dzieckiem, który premiera już będzie za chwilę, odniosła równie duży, jeśli jeszcze nie większy sukces niż poprzednia, ponieważ tak jak pisałem dzisiaj na fanpage'u, po przeczytaniu jej stwierdziłem, że jest jak druga część Ojca Chrzestnego, równie dobra, jeśli nawet nie lepsza, jak ta pierwsza. Także gratuluję Ci jeszcze raz, życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia, do zobaczenia. Do usłyszenia, dziękuję. Cześć. Bardzo. Cześć. Dzięki serdeczne za pozostanie z nami do końca i wysłuchanie naszej rozmowy. Mam nadzieję, że będzie ona dla Ciebie owocna i znajdziesz coś, co będziesz mógł zastosować w swoim życiu, w swojej rodzinie, dla siebie i dla swoich dzieci. Na stronie ojcowskastronomocy.pl/056 znajdziesz link do sklepu, gdzie można nabyć książkę, by jeszcze bardziej zgłębić ten temat, a także link do pierwszej rozmowy z Mikołajem w podcaście 42 oraz transkrypcję tej rozmowy, jeśli potrzebujesz jakiegoś konkretnego tekstu, żeby go przeczytać. A już teraz życzę Ci wszystkiego dobrego, byś każdego dnia stawał się lepszym człowiekiem, lepszym rodzicem i byś zawsze wywoływał uśmiech na twarzach swoich dzieci.